Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry Red Dead Redemption 2 na moim kanale. Dzisiaj polecimy sobie do ziomeczka, który się nazywa Leopold Strauss i zobaczymy, co ciekawego nam tutaj zada za zadanie. W ostatnim odcinku troszkę poimprezowaliśmy, troszkę nas poniósł melanż między odcinkami. Moi drodzy, zamontowałem sobie czapeczkę. O, tam Bill coś chce, ale nie chcę do niego iść na razie. Czapeczkę sobie taką załadowałem z niedźwiedzia, bo byłem u trapera przy okazji, troszkę popolowałem, ale to tam się bowiem poza odcinkami. Dobra, wjeżdżamy do obozu i mamy tutaj kogoś takiego jak właśnie ten Strauss. Tylko gdzie on jest? Tutaj, Pearson. Gość jakiś ból dupy tutaj miał, co jest grane? We chłopie, mi stąd pal gumę. Pyk. Tutaj mamy tą mistykę, tu gdzieś ten koleś powinien siedzieć sobie. Dokładnie, już go widzę. I ciekawe, co on takiego od nas chce, nie? Czy on ma dla nas coś ciekawego, czy jakieś zlecenie, czy tylko będzie zawracał nam dupę. Strauss, dzień dobry. Witaj, przyjacielu. You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. O, mamy dług u niego. A nie, ktoś ma dług u niego. Works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there. Wróbel, polskie nazwisko. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. Here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. I'll make sure they see it in them terms. Okej, mamy zadbać o to, żeby ich tam nie trafiło i żeby normalnie zwrócili to wszystko, nie? Ale my to zrobimy chyba po swojemu. Dobra, pan Wróbel jest tutaj na pierwszy odstrzał, więc lecimy do niego. Ściągnij dług od jednego z dłużników. Ściągnę... W sumie Wróbel jest najbliżej, nie? Więc spróbujemy od niego skroić. Te typiary coś tam sobie śpiewają, ale one mnie akurat teraz najmniej interesują. Więc siadaj byku na konia i lecimy tutaj prosto do Wróbla, żeby zakosić mu tutaj dług, nie? Którego nie spłacił. Jak pożycza, to niech przyjaciel oddaje, nie? Nie ma tutaj tak lekko. Więc to jest świat dzikiego zachodu. Tutaj zasady, ludzie, muszą być przestrzegane jak najbardziej, nie? Nie można łamać tego typu jakby rzeczy. Dobra, lecimy do tego Wróbla. Pyk. Ram pam pam. Nie chcę odpalać filmowej kamery, żeby wam tak troszkę ten świat pokazać z pełnym wymiarze. O, tu goś jakieś ryby łowi. Zagadam do niego jeszcze, zobaczymy czy biorą ryby. Przywitaj się. Siema, siomeczku. Nic nie mówi? Okradnij go. Dobra. Skroimy chłopa, nie? Nic nie dostanę? Dobra, zobaczymy, czy nic nie dostanę. Pyk. Dawaj, gościu, pitos. O nie, on nas będzie chciał podkablować. Dobra, lasso. Pyk. O, shit. Dobra, ludzie, mamy przypał. Mamy przypał. Mogę maskę założyć, nie? Dobra, uciekamy. Uciekamy. Chciałem gościa okraść, ale troszkę... To nam troszkę nie pykło. Trzeba było go tam bardziej przepyrać. A teraz będziemy na tym brzegu poszukiwani. Może być grzywna większa. No miałem być dobry, nie? Ale w pewnych momentach, no, trzeba troszkę agresywniej zagrać. Pan biegnie sobie jakiś zwierzaczek. Dobra, nie trafiłem go z lasa, więc zwijamy. Na tym obszarze widziano niedawno jednego z dłużników Straussa. Znajdź tę osobę i odzyskaj dług. Dobra, on będzie w którejś chacie tutaj, więc wchodzimy. Bęk. Puk, puk, panie Wróbel. Ej, przyczailiśmy go. Ej, po polsku goś gada. O, bez kitu, to jest Polak. On ze Śląska jest. Aha, German. Mein Herr, sprechen das des der Kaiserreich. I don't speak German neither. I'm here for money. 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 From Leopold Strauss.
Leopold Strauss. Yeah. So it's time to pay. Where is it? Well, no, have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Nie, tego gościa bym oszczędził, bo to Polak jest, nie? Nie. No chłopie, no nie chcę ci robić krzywdy, no ale trzeba. Potrzebuję trochę czasu, znajdę ci pieniądze. Odpuść. Po polsku mówię, ale kozak. Stop! Już nie mam siły. Bang. Przestań. Bang. No chłop nie ma kasy. Mam to, co on ma? Takiego bogatego? It's good. It's valuable. Z Warszawy? Z Warszawy, yes. I have your things. Okay? I have anything in here or out there. Yes. No nie, chciałbym go okradać. Mógłbym mu odpuścić, nie? Jakby była taka opcja, że możesz za niego zapłacić dług. Very valuable, good. I could yet. No nie chciałbym chłopa tutaj okradać, no ale... No to trzeba będzie, no. What you got behind there? Co? O, przepraszam, nie rozumiem. Move aside. You must have come here with something. Rusakom nie można ufać. Amerykańcom też. What do we have here? Moja ochroniczka, nie! Kozak! Ale to jest kozak, że mamy polski taki mocny akcent tutaj w Red Deadzie. Srebrny kolczyk? Okay, that should about cover things. Przekaż dług do budżetu obozu lub odbierz kolejny dług. Postraszmy go trochę jeszcze. Opuść dom, dobra, idziemy stąd. No nie chciałem, ale no gra mi kazała. Więc idziemy tutaj do naszego konia. I ludzie, wracamy do obozu, bo mamy po drodze, nie? Przekaż do obozu, jest blisko. To wracamy, a tamte inne długi to byśmy mogli zrobić przy okazji. Jak będziemy chcieli, to będziemy mogli to przy okazji zrobić. Dobra, dajmy kamerę filmową. Zobaczymy, czy się zbuguje, czy pójdzie elegancko. Bo często na tej kamerze gość się potrafi przybugować, nie? O, jakoś tak dziwnie ta kamera teraz działa. Dobra, odpuśćmy, bo szybciej chyba sam przebiegnę niż na tej kamerze. Tu mamy grzywnę w New Hanover, 15 dolców do zapłacenia, ale never mind. To się ogarnie w przyszłości. Jedziemy przez las, będzie bliżej. Żebyśmy tutaj nie wycięli fikoła gdzieś, nie? Chociaż to jest góra, na tą górę tak łatwo nie wyjdziemy chyba. I tak to trzeba będzie obiec dookoła. Tam jest jakiś ziomek z obrony naszego obozu. Niech stoi, niech pilnuje, żeby tutaj się nikt nam nie zakradł. Dobra, lecimy tutaj na górę. Pam, param, pam. Przekaż odzyskany dług do budżetu obozu. No okej. Okay. Siadamy z konia. Budżet obozu to jest niecałe 100 dolców. 90 niecałe dolców. To zaraz będzie 100 pewnie. Oj, panie wróbel. Troszkę żeś sobie tutaj zaszkodził, pożyczając pitos od takiego ziomeczka. Oddaj wszystkie długi. Ile tutaj spłacimy? Otrzymasz część każdego długu, który przekażesz do tego, do obozu. 38 dolców i 4 dla mnie. Spoko, książka rachunkowa. Tutaj możemy wszystko sobie przeglądać. Pierwsza strona książki rachunkowej zawiera najnowszy wkład wszystkich towarzyszy w budżet obozu. Charles powpłacał.
Wóz remediami Straussa. Zwiększ maksymalną ilość zapasów, dodaj olej z węża do przywracania zabójczej precyzji oraz serum do przywracania wytrzymałości. A, bo są jakieś te... bajery. Ulepsz kwaterę Dacza, zmotywuj innych do przekazywania więcej pieniędzy obozowi. Zwiększ maksymalną ilość zapasów w zbrojowni, dodaj amunicję do karabinów samopowtarzalnych. Dobra. To tak, mamy 221, 127. Ulepsz kwaterę Dacza, ulepszymy ją. 50 dolców musimy z kieszeni zapłacić. Ale teraz szybciej pieniądze będą w obozie się robić, nie? Więc fajny motyw naprawdę. Że sobie to wszystko możemy ulepszać. Called in on the smallholder, Robo. Didn't even speak English. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said. Ciekawe, czy możemy przy okazji ten dług ściągnąć, nie? Jak spotkamy go. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. I know. Fajna misja. Naprawdę fajna misja była tutaj. Odblokowaliśmy sobie jakby nowy motyw, jeżeli chodzi o te długi. Mamy u Thomasa Downsa odzyskać dług. A tymczasem wybierzemy się teraz do wielebnego Swansona. Hosea powiedział ci, że Swanson znalazł coś na stacji kolejowej nad jeziorem. Więc może będzie opcja wysadzenia jakiegoś pociągu ciekawego, nie? Więc wołamy naszego konia. Twój koń nie będzie podążać za tobą w obozie. Chłopie, chodź tu. Już mnie w obozie nie ma. Fifa Rafa, dawaj konia. Chodź tutaj, dzbanik. Bęk, dobra, siadamy na niego. No siadaj na dzbana. Dobra, siedzi. I jedziemy teraz do tego ziomeczka właśnie. Sprawdzić, co on tam ciekawego ma dla nas do zrobienia. Możliwe, że będziemy mogli wysadzić jakiś pociąg kolejny. A te misje z pociągami są naprawdę wesołe, nie? Fajnie się je grało. Więc podążamy w kierunku tego ziomeczka. Są w miarę blisko ci ludzie, więc te misje też szybko lecą. To mi się podoba póki co. Dobra, ogień, ogień tam. Wariacie po torach, a jest tutaj pociąg jakiś zaparkowany. Jesteśmy już powoli u tego ziomeczka. Więc pyk. Zatrzymujemy się, wielebny Swanson, zawołaj go. Gdzie ten wielebny się znajduje? Wielebny. O, jest blablador jakiś, patrz. O, się przestraszyłem. To nie jest Swanson. Tu go nie ma. Tutaj jest, dobra. Chłopy grają w coś. To nie jest bez grzechu. I have removed myself from Morpheus's embrace. No more shall I sink, sir. I am free. I am free. Ale goś jest nagrzany. Don't seem free, friend. You seem drunk. Sit down, Reverend. We ain't finished. You ain't finished. Look at him. He's finished. None of us forced liquor down his throat, friend. I just wanted to play. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now, secondly, he can't hardly see, let alone reason. Now, reasoning ain't never been one of my strong points neither, but seeing I do just fine. You want to step outside or do a business here? I just want him to finish the game. Why can't we all just get along? Oni chcą skamować go. Man, Arthur, they're children of God. They are children of God. Ale Fikoła wykręcił. How's about you playing his place, huh? That seems fair. Fair? Sure. You want a game? Czy chcesz zagrać pokera? Na partyjkę mogę kliknąć. I play a few hands. Well, sit yourself down then. Ja ogólnie w pokera umiem grać. Co to za partyjka będzie? I'm Luther. This is to jest Luther, a to jest Marvin. Dobra. Na początku rundy każdy daje kartę, gracz ustawia, kto z nim ma najlepsze karty, albo blefują, okej.
Dobra, pokaż mi kartę. Dycha i dama. Spoko karty. Don't seem like the likeliest of friends, if you don't mind me saying. We go a long way back. Dycha i dama. And now you're his chaperone? Dobra. Podbijamy tej stawkę. Can we play? Są dobre karty. Wpada jakiś jopek, wpada jakiś król i... jesteśmy rich. He committed about 5 cardinal sins just in that chair you're sitting in. I think he used to be. Dobra, pokażę karty. Dama, 7, 8. Dama, mamy jedną parę. Dobra, czekamy chwilę. Mamy jedną parę, nie? Tutaj, więc spoko. Jezus! Oj, ludzie, mamy jedną parkę tylko. Twoja kolej, czekamy. Nah. He's a decent fella going through a bad time. Disrespect him again and you'll find your... Jest dycha, mamy dwie pary. Dobra. Dycha, dama, dwie pary. Postawmy 20 dolców. Jedziemy na ostro teraz, nie? Ty chłop sprawdził nas. Dobra, damy i dycha, dwie pary. Gość miał parę ósemek, to już wygrałem z nim. I parę damy. Dobra, wygrałem. 84 centy? Myślałem, że chłop dolany ma. No wygraliśmy, wygraliśmy. Więc łatwo poszło. Czy muszę jeszcze z nim zagrać coś? Nie no, wychodzimy, wychodzimy. Degeneratem nie będziemy, ludzie? Ale ugraliśmy ich. The Reverend, where it... Oj, wielebny zaginął chyba. Reverend! Reverend Swanson! Where'd you go? Tu mamy jakiś ziomków jego. Znajdź wielebnego Swansona. Excuse me, I'm sorry. What's your problem? O ty cwaniaku jeden, ale bym mu rozdał strzała bez kitu. Odpalmy zmysł. Oj, nic nie ma. Tam ktoś stoi, to jest chyba on. Ty! Chłopa chcą z góry zrzucić. Koleś! Jeszcze jeden ruch. Co? Świadek? Chłopie! Ludzie, którzy widzą, jak popełnia przestępstwo, zostają oznaczeni jako świadkowie. Gdzie on jest? Ucieka nam. Gościu, czekaj, bo za chwilę cię sam zatrzymam. Nie mogę go zatrzymać? Nie mogę go też złapać? Zagryź mu. Ojojoj! Ja go nie chciałem zabijać. Chciałem okraść go tylko. Sorry, przyjacielu. Chłopcu idzie po torach, jak pociąg zaraz nadjedzie, to się stanie coś złego. Udaj się do wielebnego Swansona. Gość chyba samobójcą jest, bez kitu. Wielebny Swanson. To brzmi jak kolejna osoba z ekipy Freeza, nie? Bo tam jest poczciwy Krzychu. Ten drugi, jak on tam ma? Jakiś tam jeszcze, nie? Dobra, wytrzymałość nam się kończy, ale chłopa trzeba uratować, no. Pociąg jedzie, a chłopu noga utknęła w torach. Chłopie, ściągaj tego buta. Dobra, dzida stąd, dzida stąd. O, fuck! Ale z fartem teraz, nie?
Thank you, sir. Oh, no, you don't! What the hell is wrong with you? What the hell is wrong with you? Throwing me off a bridge like there that? There was a goddamn train, you crazy bastard! Ej, ten gość w ogóle nie ogarnął tego, że pociąg jechał. Mr. Morgan, I'm sorry. I wish I was different. Let's get you home. Home. Yeah. Home, sweet home. Idea. I could have tea with Margaret. Margaret, who's Margaret? What? No i chłopa nie ma. Podnosimy go na zbana, go pakujemy. Margaret! Hey, shut it back there. Wróć z wielebnym Swansonem do Horse Show Overlook, dobra. Siadaj na zbana. I lecimy tutaj z nim z powrotem. Czy mogę mu kopa sprzedać? Aj, nie mogę, nie mogę. Bo gramy nieraz i wieziemy jakiegoś takiego więźnia. Czy kogoś, to możemy mu takiego kopa sprzedać? I wtedy on się nie wierci tam z tyłu już, nie? A tak go uspokoić nie mogę. Śledztwo w toku, świadek. No tego świadka już nie ma. Bo ten świadek nie żyje, niechcący. No niechcący, ludzie, chciałem go skroić. No i go Morgan udusił, nie? Troszkę nieszczęśliwie. No, uspokójmy konia. Powoli, delikatnie. Wracamy z łapem do obozu. Ciekawe, co tutaj Dutch powie, nie? Na temat tego, że chłop tu Fikoa wykręcił jeszcze. Degenerata się bawił. O ty! Czego mogę przywiązać? Podejdźmy tutaj z tej strony. No jest tu słupek, dobra, przywiąż konia. Żeby odpoczywał, żeby mu się rdzenie załadowały wszystkie. Swansona ściągamy sobie. Łap go za nogi i ogień. Wracamy jak z 18 w tym momencie, nie? Został Swansona na jego łóżku. Ciekawe, czy Dutch coś powie, jak go będziemy nieśli. On tu stoi, pilnuje. A nic nie mówi. Każe mu odespać. Dobra, spoko. Więc upuszczamy go. No połóż go. Jezu, jak nim rzucił. You better sleep your way to salvation, my friend. Oh, what happened? Just usual. Poor bastard. Czy jest jego żona jakaś? Well, thank you, Mr. Morgan. I'll keep an eye on him. He was lucky this time. Real lucky. No miał farta mega dużego, bo wpadł prawie pod pociąg. Misja wykonana, kto nie jest bez grzechu, ale na brązowy medal? Pokaż tutaj. Wygraj dwa rozdania, wróć z wielebnym do obozu w czasie poniżej 2 minut. Nie, no to nie. Nie chce mi się powtarzać tego. No byśmy musieli dłużej pograć na lepszy medal. Pearson, co mu mogę przekazać? Przekazać mu mogę skórę z lisa. A wytworzyć jakieś ulepszenia mogę? Co ty masz, Pearson, tutaj? Torbę możesz mi lepszą stworzyć, tak? Nie możesz mi stworzyć lepszej torby, bo muszę tutaj więcej rzeczy zrobić. Kwatera Artura, czaszka Ligatora. A, to tylko na wygląd, jakby pływa, nie? Że on może przystroić nam troszkę ten obóz. Tu mamy jakąś jadalnię. Ciekawe, czy możemy skorzystać z tego kotła. Weź potrawkę. A, i to za darmo można sobie wziąć, tak? O. Dobra, to sobie zjemy, żeby uzupełnić te rdzenie wszystkie. Więc pyk, pyk. Dobra, zjedz to, wariacie.
Ty, nawet fajnie to wygląda, ta potraweczka. Hej, mi życie to na maksa odnowiło. Spoko motyw, dobra ludzie. Ja się dzisiaj z wami powoli będę żegnał. Spotkaliśmy Polaka, spotkaliśmy. Tutaj uratowaliśmy tego ziomeczka, też również pograliśmy troszkę w pokera. Jeżeli wam się materiał podobał, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień. Ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Do następnego, cześć wam.